Panie trenerze, jesteśmy po kolejnym meczu sparingowym. Dziś Stal 2, Stalowa Wola grała sparing ze Zdziarami, z LZS-em Zdziary. Proszę o krótkie podsumowanie tego sparingu. No, przegraliśmy go znowu wysoko, zbyt duża liczba straconych bramek przez to, że słabo funkcjonowaliśmy w środkowej strefie boiska i to głównie zaważyło na tym, że jest taki wynik. Bardzo pożyteczny sparing z bardzo dobrą drużyną i mam nadzieję, że to zaprezentuję w przyszłym tygodniu. Jest nad czym pracować, jest co do poprawy, więc to musimy wyeliminować błędy, które były popełnione w środku, musimy zniwelować i będzie dobrze. No właśnie, a tak może dokładnie proszę przybliżyć widzom, nad czym będziecie pracowali, bo tych błędów było dzisiaj faktycznie troszeczkę, może jakieś szczegóły. Na pewno będziemy pracować nad odbiorem piłki w środkowej strefie boiska i dostarczeniu ją do napastnika, bo to dzisiaj słabo funkcjonowało, więc nad tym będziemy pracować. Będziemy pracować nad fazami przejściowymi z obrony do ataku, z ataku do obrony i to jest w tym mikrocyklu naprawdę niezbędne do tego, żebyśmy poprawili naszą grę. Panie trenerze, dzisiaj widać było kilka nowych twarzy. Czy możemy coś powiedzieć o jakichś nowych zawodnikach, którzy byli testowani? Czy to na razie jakaś tajemnica? Nie, to nie jest żadna tajemnica. Testowaliśmy dwóch zawodników. Jeden z Ukrainy, drugi chłopak, który przyjechał na testy. No zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, bo dzisiaj nie zaprezentowali się zbyt dobrze, więc zobaczymy. Zobaczę ich jeszcze w treningu i wtedy podejmiemy ostateczną decyzję, czy zostaną, czy nie. Panie trenerze, proszę zdradzić, jakie kolejne mecze czekają rezerwy Stali Stalowa Wola? Już w środę o 18:00 gramy z Beniaminkiem klasy okręgowej, z Partą Jeżowe. Później w niedzielę jest już Puchar Polski, jedziemy do Wydrzy i Liga Pogoń Leżańsk. To są najbliższe nasze mecze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.